Co my tu mamy? Fioletowy dosyłacz, fioletowy system naprowadzania, nie, różowy. I zwykłe naprowadzanie to... ulepszony mechanizm obracania. Zwykłe. No ciekawe, czemu zwykłe? Bitewka od naszego specjalisty od artylerii. O, niestety. Takiego specjalisty ja bym nie chciał spotkać. W drużynie przeciwnej. No, w swojej to spoko. Używane są pociski, jak widzimy, z większym damage'em. Czyli postawił na damage Ignak, a nie na ogłuszanie. Jaka misja? No, misja jest bardziej pod uszkodzenia. Po asyście. Olewasz lewą stronę. Ciekawe to jest. Czemu tu mierzysz? Może tutaj w powtórce do ignorów dodawać? Gdzie jest wyjście? Szukam wyjścia dla tego gracza. Jak mu przypierniczył. O! Chociaż teraz równowaga. Zły człowiek, zobaczcie biegłości. Zobaczcie, kurna. Widzicie to? 3 gwiazdki. Między budynkami. Czy wejdzie w budynek? Mam nadzieję. Bana potem strzela kolejnego trzeba mu dać. No, jak on między budynkami trafia jeszcze za 600 centralnie? Nie mam słów. Nie mam słów, co tutaj robi ten chłop. EBR, o? No jak trafi EBR-a w tej bitwie? Każdy z was daje mu ignora i raporta, jak go spotka. Umowa? Nie, jedź tym ebrem! Uciekaj tym ebrem! Były sobie lajty! Były sobie lajty! Tyle mam do powiedzenia. Nie trafi teraz, mówię, nie trafi. Kurna, no trafi. Baczata, kołowca, kurde, kogo ty nie zabijesz w tym bicie, jeśli stanę tą artylerią? O człowieku, jeszcze ten uderz bokiem. O, też kuszący cel, prawda? Uderz bok może dostać. 1000. Dymka 1000. Mierzy. Ale poleci w budynek. Ale poleci w budynek, mówię wam. Na pewno poleci w budynek. Ale widzicie, że on nigdy nie strzela tak niepewnie, tylko zawsze tak długo skupia. Lubi to mieć pewność. Ja często walę nieskupiony celownik. Wiecie, no ja mówię, a wejdzie, to wejdzie. A on skupia do końca pół godziny. I on przewiduje, gdzie ktoś się może pojawić, to jest bardzo ważne. Oj, oj, oj. Uciekaj! Uciekaj tym UDS-em!
To jest zło. To jest zło, moi drodzy. To jest zło już naprawdę. Co on robi? 600 w Sedesa. Przypierniczył. Ale każda pecha jaka mocna, co? No i nie było takiej po 100 na przykład. O! Kurde, jeszcze zabił Lisa biednego. Biedny Lis. 24 live? W sobotę od 9 rano. Zapraszam serdecznie. Na tą no live'ienie, na ten maraton. Z biszkopcikiem. Tu. Nie, no nie zabiję go, no nie, nie ma szans. O kurde. Ale tutaj bardzo istotne jest to, że nie używasz takiego apetka? Ryzykownie. Bardzo ciekawi mnie, dlaczego nie używasz skakania po mapie kontrolem, tylko tak samemu? Nie, no nie wejdzie mu apek, no bez przesady. Nie ma szans. Uff. A tutaj trochę byłeś chciwy, moim zdaniem. Jakbyś z tym hajkiem pewnie weszło ci, co nie? Tutaj akurat aż jestem zdziwiony, że nie użyłeś zwykłego hajka. Przez zwykłym hajkiem byśmy ile zrobił? 400, 500? Mała różnica, co nie? Ostatni chyba strzał, co nie? Kurde, ładnie weszło. Chodź w bok, mógł go przebić nawet, ale Face One nie ma dużo z boku. Ale chyba już nie przodujesz, no już nie przodujesz. Widzą cię. No. Mocny babok, mocny. Jakbyś tego Markowskiego jeszcze trafił, to by było już w ogóle gruba akcja. Czy znowu będę robił drzemkę i spadnę z mostu? Kto wie? Bez kontrola lepiej, bo wtedy celownik się mniej rozjeżdża, mówicie? Ja chyba nie wiedziałem o tym. Pięć tysięcy! No, to sporo na ślepo. No, drużyna ci nie dopisała, lodówka szczególnie, kurde. Zero. No, a ich Ester V3 koła, no. Niestety. Lodówki często jeżdżą takie i robią, jak widać, mało, prawda? Pani Zakina...